Prosta lekcja wygląda w tej chwili w taki sposób, że studenci po wejściu do lekcji mogą przechodzić przez kolejne ekrany albo korzystając z menu po prawej stronie, albo korzystając z nawigacji, którą dla nich przygotowaliśmy za pomocą przycisków, które się znajdują na dole każdej ze stron w lekcji. Zobaczymy teraz, jak stworzyć na podstawie takiej prostej, linearnej lekcji, jak stworzyć lekcję rozgałęzioną, czyli taką, w której studenci mogą wybrać, jaką ścieżką będą przez tą lekcję przechodzić. Dla przypomnienia, nasza lekcja składa się z kilku stron. Pierwsza strona jest stroną wstępną, zatytułowaną Góry w Polsce. Następnie mamy stronę na temat tatr i kilka stron poświęconych konkretnym miejscom w Tatrach, czyli Morskiej Okresji i Giewont. Następnie mamy stronę na temat Bieszczadów i znowu dwie strony na temat miejsc w Bieszczadach, Połonina, Wetlińska i Tarnica. Później Karkonosze i dwa miejsca w Karkonoszach. No i wreszcie ostatnia strona, gdzie odsyłamy studentów do informacji na temat innych pasm górskich. I ta sama struktura lekcji, która jest widoczna tutaj w menu lekcji po prawej stronie, będzie również widoczna w naszym trybie edycji, czyli kiedy przełączymy się na edycję i jesteśmy na widoku zwiniętym edycji, tym mniej rozbudowanym, to widzimy te wszystkie strony i w kolumnie przejścia widzimy, dokąd prowadzą przyciski z każdej z tych stron, czyli ze strony góry w Polsce mamy przycisk kierujący na następną stronę a na stronie Tatry mamy dwa przyciski już, czyli jeden kierujący wstecz do poprzedniej strony, czyli do strony Góry w Polsce, albo drugi przycisk kierujący do następnej strony, czyli do strony z Morskim Okiem. Pracę nad lekcją rozgałęzioną możemy zacząć od tego, że na stronie wstępnej zatytułowanej Góry w Polsce zamiast przycisków przycisku Dalej Umieścimy przyciski kierujące do konkretnych stron, będących początkowymi stronami naszych rozgałęzień w lekcji. W lekcji mamy omówione trzy pasma górskie: tatry, pieszczady, karkonosze, więc możemy potraktować każde z tych pasm górskich jako odrębne odgałęzienie naszej lekcji i dać studentom wybór, czy będąc na tej stronie startowej najpierw chcą dowiedzieć się czegoś na temat Tatr, Pieszczadów czy Karkonoszy czyli w treści strony zamiast skorzystaj z bloku menu lekcji który się znajduje po prawej stronie możemy umieścić informację że skorzystaj z przycisków poniżej aby Dowiedzieć się więcej o kilku z tych pasm górskich. I w tej chwili skonfigurujemy te przyciski, czyli pierwszy przycisk zabierze studentów do części poświęconej tatrom, i ten przycisk opisujemy po prostu tatry, i powodujemy, że kliknięcie na ten przycisk spowoduje przejście na stronę tatry. Następnie opisujemy drugi przycisk. Bieszczady i będzie on kierował na stronę bieszczady. I trzeci przycisk karkonosze i będzie on kierował na stronę na stronę karkonosze. Oczywiście nie musimy opisywać tych przycisków dokładnie tak samo, jak się nazywają te strony. Możemy równie dobrze napisać na tym przycisku. Dowiedz się więcej o karkonoszach, tak? Natomiast też należy pamiętać o tym, że te teksty nie powinny być zbyt długie. Także zostawmy sobie po prostu napis karkonosze, i zapisujemy stronę, i zobaczmy, jak teraz nasza strona startowa wygląda. I proszę bardzo, na dole pod treścią strony mamy trzy przyciski Tatry, Bieszczady, Karkonosze brakuje nam jeszcze przycisku który studentów odeśle na stronę ostatnią tej naszej lekcji czyli znowu klikamy edytuj zawartość strony w prawym górnym rogu po to żeby dodać kolejny czwarty przycisk który zabierze studentów na stronę gdzie znajdą link do informacji o innych pasmach Górskich. Możemy też ewentualnie na tej od razu startowej stronie dać studentom możliwość zakończenia lekcji. Zakończ lekcję i akcja, która się zadzieje po kliknięciu tego przycisku, to będzie koniec lekcji. Dlaczego jest to ważne? W momencie, kiedy nasza lekcja. Będzie lekcją rozgałęzioną. Studenci będą mogli w dowolny sposób się po niej poruszać, używając naszych przycisków. Nie będzie to lekcja, gdzie oni przechodzą w sposób linearny przez wszystkie kolejne strony. Czyli tak naprawdę nie będzie jednoznacznego końca lekcji. Więc musimy im w którymś momencie tej naszej lekcji dać możliwość wyjścia, zakończenia całości. Dlatego można to oczywiście zrobić tutaj na tym ekranie. Wstępnym góry w Polsce moglibyśmy to również zrobić na ekranie inne pasma górskie albo wręcz możemy zrobić taki przycisk zakończ lekcję w obu miejscach. I w tej chwili, po takim skonfigurowaniu przycisków, kiedy student kliknie na przykład na przycisk karkonosze, to przejdzie do strony na temat karkonoszy i będzie mógł kontynuować przeglądanie lekcji dalej. Natomiast musimy jeszcze skonfigurować teraz przyciski na tych poszczególnych stronach w naszych rozgałęzieniach. Rozgałęzień mamy kilka, czyli ze strony góry w Polsce studenci mogą przejść do strony tatry i następnie, jeśli już przejdą na stronę ogólną na temat tatr, powinni przejść przez strony na temat morskiego karysów i Giewontu, i uwaga, dobrze by było, żeby wtedy wrócili do strony wstępnej góry w Polsce, żeby mogli wybrać, co dalej. I analogicznie, jeśli ze strony Góry w Polsce przejdą do strony na temat Bieszczadów, to następnie przechodzą przez Połoninę Wetlińską i Tarnicę i znowu powinni wrócić do Gór w Polsce. I tak samo w przypadku Karkonoszy i prawdopodobnie tak samo w przypadku strony Inne Pasma Górskie, ponieważ pamiętajmy, że z tej pierwszej startowej strony studenci niekoniecznie będą korzystali z tych naszych przycisków w takiej kolejności, jak my je tutaj umieściliśmy. Skoro daliśmy im swobodę korzystania z tej lekcji, to mogą równie dobrze zacząć od kliknięcia inne pasma górskie. I dopiero później, jak się zorientują, że tutaj jest niewiele informacji, to wtedy sobie wrócą na stronę wstępną i wybiorą którąś z tych innych stron poświęconych konkretnym pasmom górskim. I tu jest jeszcze jedna rzecz. Zauważmy, że w tym momencie, jeśli wejdziemy w dowolną z tych stron, Czyli na przykład przeskoczymy sobie na stronę poświęconą karkonoszom, to oczywiście możemy przejść dalej i wtedy przejdziemy na stronę na temat śnieżki. Ale jest tu też przycisk Wróć, i ten przycisk Wróć, uwaga, w tej chwili niestety nas kieruje na poprzednią stronę. W naszej lekcji, czyli w stosunku do Karkonoszy, jest to strona Tarnica, która jest ostatnią stroną w rozgałęzieniu poświęconym Bieszczadom. A nie tak powinno się dziać. Jeśli student wejdzie ze strony góry w Polsce na stronę Karkonosze, to klikając wróć powinien wrócić na stronę góry w Polsce. Więc te strony, które są pierwszymi stronami w naszych rozgałęzieniach, powinniśmy również edytować. Czyli stronę Tatry powinniśmy edytować w taki sposób, żeby przycisk Wróć kierował na stronę startową, czyli góry w Polsce. Więc tak robimy w przypadku strony Tatry. Tak samo powinniśmy zrobić w przypadku pierwszej strony w rozgałęzieniu na temat Bieszczadów, czyli też jeśli student ze strony startowej kliknie na Bieszczady, przejdzie na ten ekran i z tego ekranu klikając wróć nie powinien wrócić na poprzednią stronę, która jest w linearnym rozłożeniu naszej lekcji, jest ostatnią stroną w części poświęconej Tatrom, tylko klikając na wróć powinien Powrócić na stronę poświęconą górą w Polsce. I tak samo w przypadku karkonoszy. Kiedy student trafi do rozgałęzienia na temat karkonoszy, to przycisk Wróć powinien go przenieść z powrotem na stronę wstępną Góry w Polsce. I wreszcie w przypadku innych pasm górskich również przycisk Wróć powinien go przenieść z powrotem w Góry w Polsce. I tak samo musimy zrobić w przypadku ostatnich stron w każdym z naszych rozgałęzień. Czyli musimy. W momencie, jeżeli student kliknie z gór w Polsce, kliknie na przycisk Tatry, przejdzie przez kolejne strony poświęcone Tatrom, to na ostatniej stronie poświęconej Tatrom nie powinien mieć przycisku dalej, który go przeniesie na następną stronę, czyli od razu. Do stron poświęconych bieszczadom, tylko z ostatniej strony w rozgałęzieniu poświęconym tatrom powinien mieć przycisk, który pozwoli mu wrócić na stronę wstępną. Tutaj oczywiście warto się też dla jasności, żeby studenci wiedzieli, co się stanie, kiedy klikną ten przycisk. Dobrze jest nie pisać już tutaj dalej, tylko napisać. Opis tej, tego przycisku, na przykład powrót do strony początkowej i zapisujemy stronę. I tak samo zrobimy w ostatnich stronach w każdym rozgałęzieniu. Czyli rozgałęzienie poświęcone bieszczadom zaczyna się tu, później mamy połoninę wetlińską, później mamy tarnicę. I na stronie na temat tarnicy, ten drugi przycisk, zamiast kierować na następną stronę, powinien pozwolić studentowi wrócić do strony startowej, więc zmieniamy też opis tego przycisku i zapisujemy tą stronę. I podobnie w przypadku ostatniej strony w rozgałęzieniu na temat Karkonoszy, czyli jest to strona Śnieżne Kotły i tak samo przycisk dalej nie powinien kierować na następną stronę, tylko powinien studentom pozwalać wrócić do strony startowej. I zmieniamy opis tego przycisku. Powrót do strony początkowej. I wreszcie to samo w przypadku tej strony, inne pasma górskie. Tutaj tak naprawdę nie potrzebujemy dwóch przycisków, ponieważ ta, to rozgałęzienie, inne pasma górskie składa się tylko z jednej strony. Tutaj nie ma kilku stron poświęconych jednemu tematowi. Więc tak naprawdę pierwsza strona w tym rozgałęzieniu jest zarówno pierwszą, jak i ostatnią. Czyli potrzebujemy tak naprawdę tylko jeden przycisk, który pozwoli studentom wrócić do strony początkowej, czyli do strony góry w Polsce. Ten drugi przycisk nam jest niepotrzebny, albo ewentualnie, jeśli chcemy, to możemy w tym miejscu pozwolić studentowi jeszcze zakończyć, zakończyć lekcję. I zobaczmy teraz, jak nasza lekcja w tej chwili będzie wyglądała w takim właśnie trybie lekcji rozgałęzionej. Wchodząc do lekcji, student ląduje na stronie góry w Polsce. Klika na przykład bieszczady. Wyświetlają mu się bieszczady. Klika. Gdyby kliknął wróć, to by wrócił znowu na stronę góry w Polsce. Ale jeśli ze strony bieszczady, zamiast wróć, kliknie dalej. To przejdzie na połoninę wetlińską. Gdyby tutaj kliknął Wróć, to by wrócił do strony na temat Bieszczad, A jeśli kliknie dalej, to przejdzie na temat tarnicy. I tak samo. Klikając Wróć, wróciłby na stronę poświęconą połoninie. Natomiast klikając Powrót do strony początkowej, wraca tutaj. I tak samo będzie się działo, kiedy student kliknie Tatry, karkonosze. W przypadku kliknięcia inne pasma górskie, ma tylko. Dwie akcje do wyboru, czyli powrót do strony początkowej lub zakończenie lekcji, i zawsze również, kiedy wróci do tej strony początkowej, tutaj też ma w każdej chwili możliwość zakończenia lekcji. I w tym momencie mamy już skonfigurowaną lekcję rozgałęzioną, czyli studenci mogą przez tą naszą lekcję przechodzić, podążając tymi ścieżkami, które dla nich przygotowaliśmy tutaj, wybierając sobie również, którą ścieżką będą chcieli. Przejść najpierw, którą później, co oczywiście się wiąże też z tym, że mogą przez którąś z tych ścieżek nie przejść w ogóle. I na koniec warto się jeszcze zastanowić, czy skoro dajemy studentom taką właśnie możliwość nawigacji poprzez wybór konkretnej ścieżki, to czy jest potrzebne w takim razie menu lekcji, które by studentów puszczało w sposób Linearny przez te wszystkie strony. Jeśli są potrzebne obie metody nawigacji, możemy zostawić obie, ale jeśli chcemy, żeby tylko studenci mieli możliwość korzystania z tej nawigacji stworzonej przez nas, tej wykorzystującej rozgałęzienia w lekcji, to możemy wrócić do ustawień <laughs> lekcji i w sekcji Wygląd wyłączyć wyświetlanie menu. I w tej chwili nasza lekcja już nie ma tego menu lekcji po prawej stronie, i studenci tylko i wyłącznie mogą korzystać z tej nawigacji, którą tutaj przygotowaliśmy za pomocą przycisków. Kiedy skończymy już konfigurowanie naszych przejść w lekcji, wszystkich rozgałęzień, warto jeszcze na wszelki wypadek zajrzeć na ekran edycji, po to, żeby zweryfikować, czy przejścia, które są widoczne, w tej kolumnie są odpowiednio skonfigurowane, ponieważ tutaj na tym ekranie mamy taki ogólny widok na całą lekcję i możemy sobie zobaczyć, jak będzie wyglądała ścieżka dla studentów. Czyli, ze strony góry w Polsce, mogą przejść albo na stronę na temat Tatr, albo do Bieszczadów, albo do Karkonoszy, do innych pasm górskich lub zakończyć lekcję. Kiedy trafią na stronę na temat Tatr, to albo mogą wrócić na stronę startową albo przejść dalej, czyli do morskiego oka. Z morskiego oka mogą wrócić z powrotem na stronę na temat Tatr lub przejść dalej na temat rysów. Z rysów, z kolei, znowu wrócić na morskie oko albo przejść dalej, czyli na stronę Ogiewące i ze strony Ogiewące mogą oczywiście wrócić lub przejść dalej, co w tym przypadku oznacza, że przejdą ponownie na stronę startową. Święconą górą w Polsce. I w ten sposób możemy sobie sprawdzić na tym ekranie, czy wszystkie przejścia, które skonfigurowaliśmy, wszystkie przyciski kierują tam, gdzie powinny. Oczywiście, tutaj widzimy tylko dokąd kierują, nie widzimy tego, jak są opisane. Opisanie tych przycisków możemy sprawdzić na zakładce edycja w widoku rozszerzonym. I tutaj widzimy nie tylko dokąd dany przycisk kieruje, ale również jak jest opisany. I tak samo w przypadku każdej kolejnej strony. Czyli widzimy, że na stronie Tatry mamy przycisk kierujący do strony startowej góry w Polsce i jest on opisany wróć a przycisk kierujący na następną stronę jest opisany dalej.